Witam serdecznie. Jestem dzisiaj przy ciągniku Arbos 2035. Jestem w miejscowości Pniewy, a dokładnie? Na ulicy Targowej 14. Tutaj posiadamy garaż i pracujemy, nasze prace wykonujemy na terenie gminy Pniewy. To jest pani prezes spółdzielni socjalnej i pracownik, tak. Operator ciągnika. Ciągnik tak. Już tutaj od roku, praktycznie od prawie roku, został zakupiony na modernizację. Obecnie wykorzystywany jest do odśnieżania i posypywania, ale nie tylko, bo spółdzielnia Horyzont, socjalna spółdzielnia, tak. Wykonuje bardzo dużo innych usług niż tylko odśnieżanie, posypywanie miasta. Między innymi koszenie. I wiem, tak. Że ten arbus już miał możliwość popracowania trochę z waszą kosiarką. W planach macie jakąś tam zakup nowej kosiarki, w odległych planach. Jak to w ogóle się sprawowało? To znaczy powiem tak, naszym głównym zajęciem i usługami, które wykonujemy, jest koszenie. Dlatego on został kupiony głównie pod tym względem, żebyśmy wykonywali te usługi szybciej. No i zaczęliśmy tego lata, bo go kupiliśmy jakoś bodajże pod koniec sierpnia. Dodam też, że z dotacji, na którą się postaraliśmy, bo to jest dość duży koszt. I ciężko było tą dotację uzyskać? No trochę popracowaliśmy, ale udało się. Udało się bez problemu i latem kosiliśmy, używaliśmy do tego też kosiarki bijakowej i mamy plan kupić lepszą. No ale wiadomo, że to są koszty i melodia przyszłości. No dokładnie. Na ten moment wykorzystujemy traktor też zimą. No, czyli genialnie się sprawdza przy odśnieżaniu. I teraz mieliśmy jakby takie pierwsze koty za płoty i odśnieżaliśmy te ostatnim tygodniu i traktor się sprawdził. Odpalał bez problemu. Odpalał i też nie wiedzieliśmy, jak to pójdzie czasowo i tak dalej. Mamy pług. Kupiliście od razu ten pług w zestawie, czy...? Kupiliśmy w zestawie razem z posypywarką. Tak, ale żeby ta... czyli osobno, nie z ciągnikiem. Nie. To już było domówione, że tak, tak powiem. Tak, latem był plan na koszenia, no i zimą wymyśliliśmy, żeby go wykorzystać też na odśnieżanie. Bo dlaczego nie? Kupiliśmy osprzęt i planujemy też kupić nowy osprzęt, czyli latem na lepszą kosiarkę. A jak w ogóle tą zimą się pracowało tym ciągnikiem? Ogrzewanie działało, rozumiem. Ogrzewanie bardzo super. Czyli cieplutko w kabinie. Bardzo ciepło, nawet za ciepło. Trzeba było momentami przewietrzyć troszeczkę, tak jest. Drzwi otworzyć. Ale wiadomo, już trochę inny komfort niż to starsze ciągnika. Niech mi pan powie posypywarka, bo ona jest głównie stworzona do soli. Czy nie było problemu z piaskiem? Były momenty, które po prostu zapychało się, ale my mamy już swój sposób na to, także nie będę zdradzał jaki. Tajemnica. Ale mamy swój sposób na to, tak. No bo wiadomo, zimą zdobyć suchy i drobny piasek niezmarznięty, no jest problem, nie? Wiadomo. Tym bardziej u nas w Wielkopolsce co chwilę jakieś tam roztopy, mrozy. Dokładnie. Różnie to wygląda. A jak w ogóle pomysł, żeby kupić ciągnik? Skąd w ogóle pomysł na taką maszynę? Bo wcześniej, rozumiem, kosiliście jakimiś tam ręcznymi kosiarkami. Tak, no właśnie, tak jak wspominałam na początku, udało nam się uzyskać dotację, no czyli chcemy się po prostu rozwijać i przyspieszyć tempo pracy. Ogólnie podstawą, kiedy spółdzielnia zaczynała swoją pracę, posiadaliśmy głównie kosy, oczywiście do tej pory, kosy spalinowe, kosiarkę samobieżną i traktorki rajdery. No i głównie nimi pracowaliśmy. No ale to też zajmowało nam dużo czasu. No i dostaliśmy dotacje, to też kupiliśmy inne sprzęty, też dużo kos, lepszych kos. No i traktor był naszym głównym właśnie celem. No i jesteśmy bardzo zadowoleni, że się to udało. Ja rozumiem, że firma Korbanek, dosłownie Mateusz, handlowiec, tutaj mocno się przyczynił w pomocy tutaj do was, żeby tą dotację uzyskać. To znaczy nie, dotacja była po naszej stronie, my już same kupno. Okej. Okay. Ale z Mateuszem relacje przebywają dobrze. Ja słyszałem, że ten ciągnik ma 50 godzin, więc zbliża się pierwszy przegląd. Dokładnie. Tak. I nic do tej pory się nie wydarzyło. Czy jakieś tam awarie były? Mieliśmy pewną przygodę awaryjną, ale to był też trochę nasz błąd. Co się wydarzyło? Problem z paliwem. No ale korzystaliśmy z serwisu i do tej pory jest technicznie jest wszystko w porządku. Czyli słabej jakości paliwo było wlane. Coś się wydarzyło z paliwem, dokładnie nie wiedzieliśmy i wezwaliśmy serwisanta, bo nie chcieliśmy nic na własną rękę próbować tej naprawy, żeby nie było później. Ale słyszałem, że jesteście oszczędni, przedsiębiorczy, bardziej bym tak to nazwał. Zakupiliście zestaw ten śnieżny i montowaliście go sami, nie korzystaliście z usług. Dokładnie. Tak. Mieliśmy proponowany właśnie od pana Mateusza montaż.
Trochę nasz cena przyrosła, bo jednak staramy się oszczędzać. No i postanowiliśmy spróbować sami. Mamy dobrych pracowników i zamontowaliśmy go samodzielnie. Czyli nie było to też skomplikowane? Nie. No. Poszło nam ładnie. Ładnie, osprzęt faktycznie był razem z tymi wężami, z tym wszystkim. A kwestia podłączenia, żeśmy podpatrzyli na tym, na placu, jak to jest zamontowane i po prostu sami żeśmy to zrobili. Dużo też publikujemy filmów na ten temat, jak tam z serwisu, jak to powinno się robić, więc warto też zajrzeć. No dobrze, ale wy nie wykonujecie tylko usług dla gminy, wykonujecie dla wielu gmin zresztą, ale też prywatnie można was wynająć na terenie. Tak, prywatnych osób też. I to są usługi, koszenie boisk, takie rzeczy. To znaczy, czy prywatne posesje też możecie? Jak najbardziej kosimy prywatne posesje, reklamujemy się, ale jeżeli chodzi o takie ogrody i osoby prywatne, no to nie powiem, że traktor się sprawdzi, bo są to dość małe obszary, ale mamy już zamówienie na wiosnę. Pani, która kupiła działkę, jest bardzo duży obszar pod zabudowę domu, bardzo zarośnięty i wtedy na pewno wykorzystamy traktor. Ale nie tylko macie traktor, bo też rębak do gałęzi, czyli te usługi są... Wielo, połączone. Dokładnie, połączone ze sobą. A dlaczego Arbos? Dlaczego Arbos? Zastanawialiśmy się nad markami, konsultowaliśmy to z kilkoma osobami i spodobała nam się jego głównie moc, parametry. Jest duży i też zależałoby na tym nam, żeby nie przewracał się pod względem, że tak powiem, ciężaru osprzętu. Mhm. Bo słyszeliśmy opinie o innych traktorach, że się przechylały, były niestabilne, za lekkie po prostu. No i zainwestowaliśmy w tego i jest pewniakiem. I... Ale on też, jego masa jest na tyle dozwolona, że może wjechać na chodniki. Także to jest też ogromny plus. No i co, będziecie też kosić nim? A wiosną jakie usługi? No, czy wiosna? Koszenie. Żadnych tam opryskiwaczy, nic nie planujecie do niego dokupować? Na razie nie. Wszystko jest melodią przyszłości, tak jak wspominałam. Rozwijamy się, wpadamy na nowe pomysły, dlatego też kupując ten traktor, gdzieś w zamyśle miałam te usługi odśnieżania, ale jednak nie było to pewnikiem. Tylko wiedziałam, że go kupimy do koszeń, to jest to na tyle potencjał, że możemy wymyślić kolejne usługi, kupując kolejne osprzęty. A jaki areał w ogóle odśnieżacie tutaj? Można powiedzieć, to są chodniki, czy drogi również? Czy jakieś place? Na razie tylko, chodniki. Tylko chodniki. Tylko chodniki. Oświetlenie? Pracowaliście nim w nocy, czy... W nocy. W nocy. Jak to, jak to się sprawowało? Nie ma problemu. Ładne oświetlenie, wszystko się sprawdza. W kabinie ciężko było się przyzwyczaić w ogóle? Ciężko było się go nauczyć? Czy... Nie, bardzo prosty w obsłudze. Prosty, nie? Prosty w obsłudze. Dokładnie. A latem koszenie to, jak to można powiedzieć, od kilometra robicie, ilość kilometrów czy hektarów, jak to w ogóle obliczacie? Powiem, czy można jakoś podsumować ten rok, ile on w ogóle hektarów zrobił? Hektarów, kilometrów, no nie wiem, jak to właśnie obliczyć. Mogę to najłatwiej przeliczyć na motogodziny. Nadrobiliśmy, nie ukrywam, najwięcej na odśnieżaniu. A latem, tak jak wspomniałem, kupiliśmy go już tak mniej więcej pod koniec takiego najgorętszego okresu koszeń. I też jego trochę uczyliśmy i też nie było, nie nadrobiliśmy tak dużo koszeń. Dopiero teraz mamy plan go jak najbardziej wykorzystać, bo się też trochę nauczyliśmy na błędach i mamy swoje pomysły. Ale co do koszeń jeszcze, o czym mogę wspomnieć? Może pan Janek doda, jak się kosiło latem. Też chcieliśmy. Bo macie jedną kosiarkę taką rotacyjną, że tak powiem. Tak. Jak on sobie to w ogóle dawał z nią radę? Bez problemu. Nie było jakiegoś tam braku mocy, czy nie było żadnych problemów. A przedni napęd, bo wiadomo, że jakieś tam podmokłe tereny też się zdarzają, czy coś. Używaliście go w ogóle? Mieliście jakiś problem z wjazdem? Nie, bo praktycznie latem, żeśmy w tym okresie, który żeśmy używali, tą rotacyjną, to praktycznie on nie musiał mieć włączonego przedniego napędu. Teraz zimą dopiero. Tak, tak. Jak po tych chodnikach nie ciężko było, czy cokolwiek, ślizgo, to tylko napęd na cztery. I żadnego poślizgu, wszystko ładnie spychało. Wszystko ładnie szło. No dobrze, a teraz może przejdźmy jeszcze do tej posypywarki. Ile w ogóle, czy liczyliście, ile sztuk już wysypaliście tych posypywarek, że tak powiem? No bo zima teraz nie trwała długo, mamy tam początek stycznia. Ile to było, 2 tygodnie zimy w tym roku w grudniu, u nas? W grudniu
No ale też nie tylko śnieg, kiedy pada śnieg, pracujemy, ale też kiedy nie ma tego śniegu, pada deszcz, ulice marzną, szczególnie chodniki, i więc nie tylko jest wykorzystywany, kiedy jest śnieg, tylko też kiedy jest ślizgo. Szczególnie, że posypujemy, odśnieżamy chodniki, no to wiadomo, że jest duże ryzyko, że ktoś się przewróci. A była niesamowita ślizgawka w pewnym okresie, także głównie sypaliśmy piaskiem. Mhm. No to ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze latem przy jakichś tam pracach, głównie przy koszaniu, bo sam jestem ciekawy, jak on będzie sobie radził z tą waszą kosiarką i być może... Serdecznie zapraszam. Być może z naszą już nową kosiarką, także, którą kupicie. Tak. Także ja wam dziękuję, dziękuję bardzo i do zobaczenia w takim razie. Dziękujemy. Dziękuję.